Rodzice cię zmusili, żebyś chodziła, czy sama chciałaś? Nie, mój tata chodził i po prostu też chciałam. To jest tak, że u nas ćwiczą, zaczynały dzieci, później dołączyło ich starsze rodzeństwo lub młodsze, później dołączyli rodzice. W tej chwili jest to bardzo często, jest bardzo dużo całych ćwiczących rodzin. Muszę zdawać na inne pasy. Ale co musisz robić podczas takiego egzaminu? Grzeczny być jak zawsze, robić kaca i wiedzieć, jakie mam robić techniki. Mamy z jednej strony tą naturę sportu walki, gdzie możemy się realizować jako sportowcy, możemy jechać na zawody, startować, dajemy z siebie 1000% na treningu, żeby potem na mistrzach Polski, czy mistrzach Europy, czy świata osiągnąć jak najlepszy rezultat, wygrać kilka walk, zdobyć medal, przede wszystkim pokazać dobre karate, ale na koniec jakby zdobycie medalu jest również celem. A z drugiej strony, tą drugą naturą karate jest natura sztuki walki i wtedy nie myślimy o tym jako o startowaniu w zawodach, tylko traktujemy zawody jedynie jako element treningu. Aktualnie to jest część mojego życia po prostu, robię to często, bardzo. Tak dosłownie pojawiam się praktycznie na każdym turnieju, jaki się tylko pojawia, bo po prostu lubię rywalizację, tego też jest sport, żeby rywalizować. Siłą karate tradycyjnego przede wszystkim jest timing, czyli wyczucie momentu na zadanie techniki i wyczucie dystansu. To są bardzo ważne rzeczy, które są ćwiczone od najmłodszych lat.